Jedna zasada, nie marnuj flesza. Zombek, ja nie gram pierwszy raz na Neko. Ale ja wiem, jaki ty jesteś ten. Nie marnuj flesza. O kurwa. Kurwa, Lady. O kurwa. No dobra. Max Payne. To była gra o takim chłopie. To był detektyw i nakurwiał do ludzi. Miał taką magiczną zdolność, która no nie była magiczna, ale była magiczna jednocześnie. Potrafił czas spowalniać. Ta tygry wygląda tak, że wchodzisz sobie na dach i tam jest helikopter. Żeby zatrzymać ten helikopter, żeby nie odleciał, musiałbyś w niego pierdolnąć tym wielkim słupem telewizyjnym, chuj wie co to było. Tam są takie jakby kable, takie metalowe, no takie kable, no przewody, coś takiego, które trzymają, które trzymają ten słup, no i żeby nie było napierdalać, tylko że ja nie wiedziałem, że to trzeba zrobić właśnie to. I tata musiał mi tą misję robić. Spider-Man 2. Na cyku mam zwyczaj popijać z butelki do dna. Jaka ta gra jest spierdolona, jaka ona jest niedorobiona, jaka ona jest kurwa brzydka. Nigdy nie skończyłem tej gry. Początek gry wygląda tak, że jest pożarniczek. Nagle trafiamy do więzienia, musimy tam napierdalać ludzi, chłopa. No i w pewnym momencie z więzienia wyskakuje taki kurwa, no Rhino. Ten kurwa człowiek nosorożec, który szło na to, że za każdym razem jak on się pojawiał, to restartowałem grę. A jak mi się nudziło, to wpierdałem się na taki blok naprzeciwko tego więzienia i strzelałem do niego. I to mu w górę chyba nie zabierało. A już mi się płakać chciało, wyjebałem tą grę do kosza. Kurwa dam, co ty chcesz! Pies płatków. Rabyl Rax, kurwa! Chuj wam w dupę! Ja pierdolę, jak jadę! Żyć, nic o tobie nie wiem, nieznajomy! Jakie ścieżki są w z płatków to najczęściej były z takich płatków jak kurwa Nesquik, Chocapic, Genie Minis. Najczęściej tam były wyścigówki od Hot Wheelsów. To były takie w chuj krótkie gry, które zawierały, nie wiem, jeden poziom, coś takiego. Kaczor Donald, kurwa Donald! Schemat gry był strasznie prosty. Są różne światy i każdy świat jest podzielony na trzy poziomy. Jeden poziom. Poziom pierwszy w każdym worldzie to był poziom skonstruowany 3D w 2D, inaczej w 3D, czyli że szło się do przodu i do tyłu i można było na boki, w każdą można było stronę. Druga plansza w każdym etapie to był 2D w 3D, czyli postacie były w 3D, ale chodziło się tylko w lewo i w prawo, nie dało się nie kili. I trzeci poziom to był znowu 3D. Od początku do końca i potem jak się zrobiło te wszystkie trzy poziomy w danym świecie, kowywało się na danym worldzie taki wielki portal, jak kurwa w Crash Bandicoot, czasem są takie portale. I za tymi drzwiami był boss, którego trzeba było oczywiście w formie 3D rozjebać. Najczęściej to były takie rzeczy, że no nie wiem, na przykład trzeba było unikać ataków parę razy, po czym nagle boss kurwa się zmęczył, trzeba było popiadonąć na łapę, trzasnąć w głowę i inne takie rzeczy. Sonic jakiś tam. Kurwa, demówkę. Po prostu przeszedłem demówkę i to nawet niejednokrotnie. To każdy Sonic jest Sonic, zbierasz pierścienie, zakrywiasz prędkością światła i unikasz przeciwników, nie możesz dać się dotknąć i inne takie. Demówka była podzielona na trzy etapy. Pierwszy to był z Sonikiem, drugi to był z tym kurwa Do You Know The Way. I on te pięści miał i tam się kryształ zbierało. Trzeci to był ty. Halo. Ty zgasło mi światło. Trzeci to był, gdzie była to taka ta co Sonicowi chciała dać dupy,
i Sonic też chciał ją wypierdolić w kakao, ale się wstydził. Top 10 list of the most beautiful female Sonic characters. Grab yourself a snack and a glass of orange juice and try not to reach through the screen because here we go! Woo! Two things that make her attractive are the fact that she wears a dress, and when have you ever seen three big, very smooth arcs of hair sticking out of a person's forehead? I haven't! So, once again, Amy Rose is lovely. Halo? Policja radom, proszę. Halo? Halo? Pojebane rzeczy się dzieją.